No to here we go! Siema, z tej strony Cyfer. Jesteśmy na wersji 1.18 Minecraft Release. Generalnie, co ja tu robię? Czemu odpaliłem czysty świat? W tym momencie rozpoczynamy serię Hardcore Minecraft na 1.18. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A. Pierwszy link w opisie. Sprawa ma się tak jeszcze, że w tym momencie pokazuję wam sam świata, start. Będę tutaj ogarniał dosyć dużo projektów i tego typu rzeczy. Będę, słuchajcie, pokazywał wam progres. A także będę wrzucał coś sobie tam na odcineczkach. No i sprawa do was jest też taka, żebyście stali łapę i suba, jeśli pomysł wam się spodoba na serię. No i przy okazji możecie pisać różne pomysły na projekty od was. Ponieważ planuję na tej serii budować dosyć dużo projektów różnej mości. I generalnie, jeśli byście chcieli zobaczyć budowę ich na żywo, taką, wiecie, pełno w ogóle krok po kroku i tak dalej, no to streamy polecam serdecznie. Więc imo biegnę w ten świat, szukam sobie jakiegoś właściwego miejsca. No i słyszymy się zaraz. Sprawa wygląda tak. Ja się w tym czasie troszeczkę przeniosłem. Minęło 17 dni na tym save'ie. Tak wygląda moje miejsce, w którym chcę zamieszkać. Zacząłem brać już przygotowania, jak widzicie, pod zrobienie enchantu na 30, który już zresztą też zrobiłem. Jeszcze generalnie, korzystając z levela, zrobię sobie klatę. Wydaje mi się, że zrobię sobie ją na mniejszy niż 30 level w tym momencie. Ale generalnie, co teraz będę robił? No, sprawa jest taka, że wybiorę się do wioski. Ale mam zamiar pokonać raid. Plus chciałbym tam przy okazji zakopać jednego chociaż villagera, bo znalazłem wioskę. To sobie nie powiedziałem od początku. No i z tego co wiem, ta wioska była gdzieś w tą stronę. Nawiasem mówiąc, chyba całkiem ładną okolicę wybrałem sobie na domek. O, żeby tak jeszcze wam zobrazować, plany przynajmniej są dzisiaj takie. Na dzień dzisiejszy, kiedy to robię, więc prawdopodobnie za kilka minut już będą może nawet lekko inne. Super deszcz się zaczął. Sprawa wygląda tak, że tutaj mam w planie zbudować swój domek. Początkowo miał być to wielki ślimak, jednakowoż plan początkowy możliwe, że się troszeczkę zmienił. Ale tutaj ma powstać, słuchajcie, cztery jakby takie piedestały z dirta, troszeczkę wygładzę tą górę. No i na tych piedestałach będą stały sobie creepery czterech różnych żywiołów. Myślę, że ciekawy w każdym razie koncept. Pamiętajcie, żeby pisać wasze propozycje, jeśli macie jakieś fajne propozycje budowli. Dobra, sprawa jest taka, mam tutaj sawannę. No i ta wioska jest gdzieś za sawanną. Wiem, że mamy golema w wiosce. Więc on nam na pewno będzie chciał pomóc. Rabad, jesteś? O, widzę Romana, dobra, jest już. I z tego co wiem, raid się rozpoczyna. Dobra, mamy państwo villagerów. Chciałbym kogoś z was zabezpieczyć w sumie, żeby mieć jakiegoś pewniaka w razie W. Więc wezmę sobie dwa dirta. Dobra, jest głupiec i jest jakiś użyteczny. Spoko, ich będzie można ze sobą rozmnożyć. Dobra, jest windykator. Ja na niego muszę uważać, bo on bije dosyć sporo i może przede wszystkim rozbić mi tarczę. Powiem tak, nie jest tak źle, jakbym się spodziewał jak na razie. Okej, okay, podświetliłem sobie jeszcze jednego zawodnika. Ja widzę, że tutaj villagera próbuje ubić. Okej, okay, siema Johnny, witam cię bardzo serdecznie. Ja ciebie tutaj muszę rozwalić, bo darmowe emeraldy przy okazji z ciebie są. Wytyfy! Dobra, debug stick by się przydał. Dobra, mamy tutaj całkiem ładną grupkę teraz. Więc muszę uważać na to, żeby się tu czasami nie wbić. Mam na szczęście refile jako takie, więc dam się radę w razie czego wyhealować. Ja pierdyle, ale one siekają. Nie, dobra, to ja uważam lepiej. I lecimy, kurde bele. Tutaj enchantowana kusza. Nice, kusza dla mnie za darmo. Super i super, dobra. Kolejni rozwaleni, chyba jeszcze jeden w wiosce gdzieś jest. Zgubiłem gdzieś jednego Vindicatora. Jest, dobra, widzę go. O ty ciulu, kurde, i tutaj na villagera tak od pleców. Dobra, trzecia fala. Ravenger, fuck, dobra, strzał oszczędzamy na Ravengera. Kurde, Ravenger idzie na mnie. Ravenger na mnie idzie. Ja pierdyle. Oh damn, dobra, tutaj mi golem potrzebny. Gdzie jest golem? Where is the golem? Roman, gdzie ty, kurde, polazłeś? We dwóch sobie damy radę. I to na bank. Fuck, fuck. Fok, fok. Dobra, jem refa. Dobra, dwa razy hitnę ciebie tutaj. Golem, weź go, proszę. Dobra, muszę na golema go, muszę go na... Fok! Cztery serca! Dobra, golem rozwalił Ravengera. Nie ma tego problemu. Jak to mówią, nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyszło. Dobra, wstał nowy dzień. Siemano. Gdzie jest jeszcze jakiś przeciwnik? A, bo to już kolejna fala, okej. Ru. Dobra, tym razem bez Ravengera. Dobra, muszę tutaj uważać, żeby lawirować między nimi optymalnie. No niestety żadnej potki nie dropłem. Okej, po tobie. I tam jest jeszcze jeden. Okej, chodź tutaj. O, nie jeden, a dwóch nawet. Dobra, no zatwiłem tych dwóch. Czy ktoś jeszcze? Ja pierdyle. Czyli oni tu jednak są. Plus jeden szczerze. Czy to będzie mój pierwszy totem? Fuck, mam totem. Dobra, moim większym problemem jest w tym momencie Ravenger. I nawet te małe gnojstwa, które będą tutaj latać. Dobra, Ravenger na mnie biegnie. Golem w tym czasie zajmuje się całą resztą. Pięknie, ładnie. Fuck, gorzej, że ten Ravenger sobie nie odpuszcza, nie? I on nie spadnie tak jak ten golem w tą przerwę. Dobra, czy Ravenger tutaj zejdzie? O, to jest pytanie za 10 punktów. Mogę go chyba stąd bić na spokojnie. Dobra, zjem sobie refa, jakby tutaj miał spać przypadkiem. Spadź tutaj! Dobra, dzięki golem. Raz, dwa,
No i padł ostatni, to padł Kuszlik, prawda? To to żegnam pana bardzo serdecznie. Okej, ale nadal mi to wygląda na to, że to nie byli wszyscy, nie? Tak szczerze mówiąc, więc... Nie, wy jaja sobie robicie, że to jest jeszcze jeden etap. Zastanawiam mnie tylko, czemu wy takiego speeda macie nagle. Ja pierdyle, znowu te weksy. Nie no, idź mi z tym po prostu, ja nienawidzę tych latających szczurów! Najważniejsze jest to, żeby pokonać ten rajd, bo dostanę Hero of the Village. Co mi to da? W sumie to nic na obecny moment. Fog? Holy fog. Oh, damn. Znowu odwieczny problem, czyli gdzie się podziali? Okej, znowu się w domu gnieżdżą. Ja przepraszam państwo bardzo serdecznie, ale o Boże, Vindicatorze, ja jestem windykatorem w tym momencie dla nich. Siema chłopaki. O, zbugowaliście się, jak miło. Jak miło, bo się nie bijecie ze mną, ale fajnie, kurde bele. Ale to była prosta robota dzięki temu. No nie gadaj, przecież to był... God damn, przecież to był rajd pierwszego poziomu, jakim cudem to ma tyle etapów? Dobra, rozwalę jeszcze ten etap. Jak to się nie skończy, kurcze blade, to ja naprawdę stąd idę, nie? Bo nie będę ryzykował. O, podka heala, siema. Dobra, jest kolejny zaklinacz. Że też nie udało mi się ciebie rozwalić, zanim zrespiłeś te małe gnojstwa. O, jeszcze jeden. Siema. Fuck. Pół serca, fuck, fuck, fuck. Dobra, nie pływacie na szczęście szybciej ode mnie. Ło! O nie, jeszcze jeden. Czemu na nim jest... Ja pierdyle, ja stąd uciekam. Nie, naprawdę. Ja sądziłem, że z tym rajdem mam szansę, słuchajcie. A nie spodziewałem się, że to od razu będzie maksymalno-levelowy rajd, szczerze. Rozwalili golema. Nie, ja stąd spadam. Dobra, liczę, że jakiś villager stąd przetrwa, szczerze mówiąc. Ja i tak się cieszę, bo zdobyłem dwa totemy. Ale ja nie mam zamiaru denać tutaj. Nie no, wiecie, jest profit w postaci dwóch totemów w sumie. Zostawiam tą wioskę. Generalnie, jakbym miał ująć, jestem dosłownie na krok przed zrobieniem mendingów. Mamy na tę chwilę dzień numer 34, szczerze mówiąc. No i to właściwie już sobie powoli zachodzi, więc 35, więc 1/3 drogi za nami. No i generalnie farma villagerów została zrobiona. No ale generalnie jak widzicie, villagery powoli mi się tutaj, prawda, już zbierają w nederze, więc prawdopodobnie za chwileczkę już będę miał mendingi. No, z perspektywy dla was za chwileczkę, bo dla mnie to będzie jutro w sumie, jakbym miał tak najbardziej ująć. No ale to jest tak naprawdę lada moment, bo tak naprawdę wystarczy już tylko sobie ogarnąć ich, żeby dorośli, no i wyprowadzić ich z nederu jakoś, także muszę jakieś wyjście zrobić z tej farmy. Dobra, jak jestem już na zewnątrz, to pokażę wam jeszcze jedną rzecz, nad którą zacząłem pracować, bo w sumie dzisiejszy dzień, kiedy to grałem, był taki bardziej właśnie pod zrobienie tej farmy, przyprowadzenie sobie villagerów z tej wioski, w której byliśmy, i faktycznie zostały tylko te dwa, czyli głupiec i farmer, z tego co tam było. Dobra, nie chcę mi się już was tutaj klikać, więc wyrzucam wam, chociaż kurde, dobra, wszystko przeklikałem, no i 30 level wbiłem. No to jeszcze tak na odcinku zaenchantujemy sobie chociaż kill-off, żeby nie było kurcze, że ja tutaj nic nie enchantuję, że tu wszystko out of nagrywka robię, więc robimy, no i kurde, efektywność. Piąteczka będzie całkiem spoko, no szkoda, że fortunki nie ma wyższej, no ale jakoś to przeżyję póki co. 54 dni przeżyte. Pierwsza budowla się już pojawiła, generalnie, no minął dzień, tak, co by wspomnieć, tutaj poprzedni part był wczoraj. Warto nadmienić, że to widz podesłał mi jego projekt. Jest to creeper ziemi, jak wspomniałem, będą tutaj cztery takie creepery. Póki co brakuje mi tylko jeszcze w sumie dwóch rzeczy, czyli jeszcze jednego kwiatka na te partyklesy. No i generalnie jeszcze dripstone'u nie znalazłem absolutnie nigdzie na świecie, ale mam dobrą drugą wiadomość, która już troszeczkę nam pozwoli na przykład zebrać te kryształy i tak dalej, ponieważ mam już Silk Touch, a mam go dzięki temu nowemu miejscu, które zacząłem tworzyć, czyli w sumie pasażowi z villagerami. Mamy tutaj villagera, słuchajcie, dzikie donatora, nie interesujcie się tym. No ale granie ma on tutaj na sprzedaż Silk Toucha za 19 emeraldów. Mam też przygotowanego drugiego villagera, którego zaraz spróbuję razem z wami, tylko ja książek przy sobie, dajcie mi sekundę. Na niego będę pewnie dłużej polował tutaj na jakiś fajny enchant, bo właśnie obstawiam, że za pierwszym razem to nic tutaj nie trafię. Muszę też system zarabiania emeraldów jakiś sobie ogarnąć. No ale to myślę, że na spokojnie sobie ogarniemy. Teraz bardziej mnie interesuje nawet mending z tego wszystkiego, ponieważ no moje rzeczy są już w opłakanym stanie powoli. No fajnie byłoby sobie je móc... Holy fuck. Dobra, teraz musimy się spieszyć. Jedyne co musimy, to kurczę, czym prędzej zrobić chociaż jakiś zakup od niego. Może być nawet i trzcina, to nie ma problemu. Kupujemy emeraldy oczywiście od razu, żeby tu nie było żadnego problemu. No i nasz pan Librarian w tym momencie zapisze swój progres i dzięki temu mamy już u niego mending. W dodatku ten mending nie jest wcale jakiś drogi. No, no i to mi pozwoli już sobie zbroję dodać do tego. Projectile protection trochę shitowe, ale no 26 emeraldów
Na ten moment mamy 75 dzień i progres był, jak widzicie, lekko lepszy. Zacząłem budowę magazynu, gdyż postanowiłem, że nie będę stawiał jednak domku. No ale plan najbliższy czas to jest zbudowanie farmy żelaza gdzieś tutaj, więc zająłem się też oznażeniem villagerów. Ale najważniejsza rzecz, czyli mam 6 czaszek Withera. Łaziłem po netherze tego dnia, większość czasu, szczerze mówiąc, spędziłem właśnie w twierdzy netherowej, no i na robieniu tego lootingu, więc imo w najbliższym czasie pewne pokonam sobie jednego z tych Witherów. Ale jeszcze zanim w ogóle stoczę z nim walkę, mam plan najpierw zrobić tą farmę żelaza, żeby mieć wystarczająco żelaza, ponieważ tutaj mam go za mało na maksymalny beacon. Dobra, i to w sumie na tyle dzisiaj. No progres teraz mniejszy, bo dzień 82, ale jest farma żelaza, tak szczerze mówiąc, na tym się skupiłem w tym momencie najbardziej. No i teraz generalnie muszę zrobić tylko jeszcze jedną rzecz. W ogóle tak sobie myślę, widzowie, że jeszcze przed setnym dniem, albo na setny dzień, szczerze mówiąc, na tym odcinku, powalczymy sobie z Witherami. W sensie, generalnie plan jest taki, że jeden Wither będzie pokonany on stream, a drugi na odcinku. Nie wiem, tak jakoś to będzie wyglądać, zobaczymy. Au, i przypomniałem sobie jeszcze jedno. Tu nie ma wejścia, dobra, muszę tu rozlać wodę. Dobra, podejście 1 700 800. Mamy już pierwszego golema, który się nam pojawił tutaj na odcinku. Farma, by the way, bardzo prosta. Jak się okazuje, że na 1.18 dalej działają te normalne farmy. Cieszę się z tego powodu, kurde bele. Udało mi się ją zrobić całkiem szybko. Jakkolwiek półtorej godziny to szybko, ale no okej. Dobra, kładę to drewno, cyk. Nie spal mi się, proszę, kiedy ciebie używam. Bo teraz muszę sobie rzucić hopper. No i wszystkie podpinam pod jeden. Dobra, gotowe. Teraz już tylko skrzynka. Stawiamy hopper, skrzynia. Mogę trochę hopperami polecieć, nie muszę tych skrzynek aż tyle zbadować w tym momencie. Dobra, i stawiamy sobie ostatnie skrzyneczki. Myślę tak, jedna skrzyneczka. No i tak szczerze mam wam powiedzieć, to będzie na tyle z tego update'u, bo dzisiaj w sumie tylko tyle. Chciałem pokazać, że farma żelaza jest zrobiona. Generalnie hopery ustawione. Wystarczyło, generalnie na live odkryliśmy, zasłonić na chwilę villagerowi wizję i z powrotem ją odkryć, żeby ta farma zaczęła działać z powrotem. No ale jak widać, działa ponownie. No i miałem wam pokazać schemat dzisiaj jeszcze, więc oczywiście robię to teraz czym prędzej, tylko chciałbym tutaj jakoś zejść. Dobra, może tak, po prostu jak widzicie są 3 pomieszczenia dla naszych kochanych villagerów, no i po środku jest utopiec, który po prostu ich cały czas triggeruje, to jest, wiecie, że są atakowane i tak dalej, sygnał dla Minecrafta. No a z racji, że to jest jedyne miejsce tutaj, gdzie mogą pojawić się golemy w tym momencie, bo to jest jedyne takie miejsce, bo tam są pół bloki, no to respią się golemy. Także będę miał już, słuchajcie, na beacon, a ja się będę teraz pewnie zabierał za walkę z Witherem. Dzień 95. Bardzo owocny dzień. Wybrałem się po pierwsze po zdobycie świerków, które już są tam. Pojawił mi się wędrowny villager. Siema ziomuś, no niestety, tak powiem, z ofert, które bym tutaj kupił. Ej, w sumie dripleafsy bym sobie kupił, ale mogę pójść od razu do mojego magazynu. Biorę sobie dripleafsy, wiem, że można je wydobyć, ale sobie chociaż trochę ich kupię tak już na miejscu. No i tak w sumie prezentuje się w tym momencie magazyn. No i planuję 2 korytarze sobie zrobić, w jedną i w drugą stronę. Myślę, co tutaj umieści tak naprawdę. No ale cóż, na razie to chyba tyle, więc pewnie jeszcze 4 dni, słuchajcie, przeżyjemy. Przypominam, żeby wpadać na streamy na fioletowej platformie. Tak, to warto wspomnieć. Także no, ja idę swoje robić i słyszymy się zaraz przy walce z Witherami. Dzień numer 97. Postanowiłem, że już rozwalamy Withera. To będzie najlepszy moment po prostu. Nie mam na razie żelaza, bo ono się w sumie farmi od niedawna, tak naprawdę. No ale idzie wszystko, powiedzmy, w dobrą stronę. Tak, mamy na 2 Withery. Rzeczy mam co prawda na 1 beacon i już mi tu piramidka, jak widzicie, ustawiona jest na 1 beacon. W ogóle, jestem przygotowany, no pi razy drzwi mam, 39 strzał, więc w sumie skoczę sobie jeszcze kupić od villagerów. Myślę, że przygotowany jestem świetnie, jeśli nie fenomenalnie. Muszę jedynie, kurde, tych więcej strzał kupić, bo łuk mam power 4, set mam z mendigiem, miecz mam szardy z 4. No wydaje mi się, że takie rzeczy powinny mi wystarczyć. Muszę tylko znaleźć odpowiednie miejsce. Dobra, ty masz kuszę jednak, czyli nie, to trzeba by innego w ogóle zrobić. Lipa. Dobra, to idziemy do jeszcze jednego w netherze i u niego sobie od razu kupimy strzały. Nie będę go nawet przetransportowywał. No upierdliwiec, no. Tutaj, o, working station, fajnie. No i wy bombiście, kurde. Mamy 2,5 staka, super. Podoba mi się, nie masz już pracy, sorry. Dobra, mamy już najważniejsze rzeczy. Wiadro mam, to mam. Potki heala mam. Rzeczy na Withera mam. Zrobię to oczywiście na dole. Zejdę sobie na dół do tych bardziej przymkniętych jaskiń. Będzie to dużo bezpieczniejsze niż jakbym to robił na zewnątrz. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, deep slate. Jaki to poziom? Trzeci, okej. Zlazimy od razu na minusowy. Oho, ale bym się wrąbał, kurde, tutaj. W ogóle będę walczył pojedynczo z tymi Witherami. To od razu opowiem. Nie chcę ryzykować czasami śmierci. Wytwy? Ja nie pamiętam, jak mocne są. O, diamenty. Dobra, to miejsce jest sas. W sensie tu jest 16 poziom. Nie no, to ja idę niżej zdecydowanie. Teraz już nie powinno być na tyle dużych jaskiń pode mną, żebym się zatłukł. X-ray?
A, i pewnie pojawi się komentarz, że mogłem z nim, kurde, powalczyć jakąś metodą na Bedrock i tak dalej. Ale stwierdzam jedną prostą rzecz. Ja chcę go pokonać, słuchajcie, klasycznie. Stwierdziłem sobie to już wcześniej. O, w ogóle moje... O, to jest idealne miejsce do walki z nim. No, stwierdziłem sobie dużo wcześniej, że chcę go pokonać klasyczną metodą, czyli walką po prostu. No, a przynajmniej jednego. Myślę sobie, żeby jednego creepera żywiołów budować na jeden, słuchajcie, setkę dni. Czyli w sumie na jeden odcinek, bo przypominam, że te odcinki pojawiają się co 100 przeżytych dni. Zegarek. Oh, damn! Serio, Mojang już to naprawił? Nie no, to nieźle, kurde, bo że ta ikonka nie pokazuje. Chciałem zobaczyć sobie, jaka jest pora dnia, bo chyba zbliżamy się do nocy tak właściwie, więc ja bym sobie przespał i... No w sumie zaczął walkę już 98 dnia tak naprawdę, bo będzie bardziej, powiedzmy, pełny ten czas, prawda? No i setnego dzisiaj będziemy kończyć wszystko. Dobra, bierzemy to łóżko. No i co, moi drodzy, że tak powiem. Po pierwsze, ściszamy grę, żeby nie było wam za głośno. Po drugie, bierzemy sobie, co tu możemy. Mam tylko nadzieję, że nie zginę, serio, bo byłoby przypałowo. Bijemy jednego po drugim, bo nie pamiętam kompletnie, jaką siłę miały lidery. Cyk. Odbiegamy, żremy jabłko. Mamy powerka, mamy wszystko, mamy tutaj, mamy potkę, dobra. Siema typie, nie widzę twojego HP niestety przez błąd. O kurde, ale to będzie łatwa walka, jak ja muszę tylko się cofać do tyłu teraz. Nie no, to nie ma to tamto, leader kurde prosty, nie? Tylko wiem, że później muszę wparować na niego, jak już mu zbiję to HP do połowy. Siema. Kurde bele, jakbym wiedział, że tak łatwo go pokonać, to szczerze walczyłbym od razu z dwoma. Ale nie no, już tym razem rozwalę sobie jednego. Nie będę ryzykował czasami, bo szkoda mi było w razie czego, wiecie co, tracić save'a na pierwszym odcinku. Dobra, w ramach bezpieczeństwa i oszczędności myślę, że rozwalimy drugiego w ten sam sposób, czyli... Po pierwsze stawiamy cię w... Ja zaraz zginę od tego efektu lidera, kurde, nie od samego lidera. Siema, idę sobie do korytarza, zjem sobie jabłko w razie czego, bo twój efekt, kurde, trochę bije. No i trzaskamy się, ziomek, nie? No dawaj, 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 wybuchaj. Dobra, dostał trochę. Do góry poleciałeś, powiadasz. No okej, z tym będę miał trochę walki już z tego, co widzę. W razie czego mam totem, więc nie muszę się aż tak bać go bardzo. O kurde, Gravel Sassy. No kurde, powiem wam, teraz jest dużo lepiej, nie? Jeśli o to chodzi. Więcej wrażeń na pewno. Myślę, że z dwoma i tak bym sobie poradził teraz. Aczkolwiek mówię, chcę to na bezpiecznie zrobić, bo pierwsze bikony są mi potrzebne w ten sposób, że to bardzo. A druga sprawa jest taka, że chcę mieć regenerację na całym terenie mojej bazy jakby, więc na pewno będę tych liderów dosyć dużo trzaskał. Nie no i pięknie, ładnie poszło, kurde. Raz, dwa, normalnie mamy dwie gwiazdy netheru, nie? 98 dzień, przypominam. Także chyba progres całkiem niezły. Jak na to, że kurde, ja się nie spieszę, przypominam, na tym świecie. Dobra, jest crafting, mamy to, gwiazda numer 1, na razie jeden beacon robimy, sobie wszystko pięknie, ładnie craftujemy, mamy beaconik, mamy krowy, mamy kurcze stoisko dla niego, więc sobie kładziemy, cyk, włączasz się ziomeczku, pół dnia. No i co, myślę, że pierwsze co weźmiemy to będzie tak naprawdę speedik. Później będę chciał regenerację wszędzie tutaj rzucić do okolicy. A póki co nawet speed 1 niech będzie, bo i tak nie mam surowców na zrobienie większej tej statuły. What? Kładamy sobie gwiazdę netheru. I wiecie co? Ja przetrwam jeszcze te dni i za chwilę walę wam mowę końcową. To tylko doczekamy do dnia setnego, bo tak w sobie 98 dzień jest nadal. No i mamy. Dzień setny dochodzi, moi drodzy, że tak powiem. No mamy 99, słońce zaraz zajdzie. Progres. 100 dni. Pokonałem dwa lidery. Zrobiłem farmy żelaza, zrobiłem farmy villagerów, zrobiłem sobie... No, przekozackie rzeczy, które trzeba jeszcze oczywiście ulepszyć, ale tym się zajmę przed samym pójściem na smoka. Mamy pierwszego creepera żywiołu, creepera żywiołu ziemi. Pamiętajcie napisać w komentarzu, którego żywiołu creepera teraz budujemy. Chyba wiecie, jakie są żywioły. O, i mamy niespodziewanych gości akurat, to się nimi zajmę. Mam tu villagery, więc może tak sobie tylko dla bezpieczeństwa, żeby nie rozpocząć czasami rajdu. Bo nie chciałbym bardzo się bić z rajdem dzisiaj, więc mam Bad Omen, wypijamy sobie mleko. Okej, wszystkie efekty zdjąłem, speed odzyskałem, więc no, no ale wracając. Mamy całkiem kozacką sytuację. Zacząłem budować bazę, tak, 100 dni i... Tyle udało mi się zbudować. Ten fragment to jest moja baza. No ale zacząłem też drążyć już, powiedzmy, górę powoli. Zapewne przy 200 dniu już ustawimy beacon na maksymalny poziom i będzie mi dużo prościej kopać w tej górze. Plan oczywiście teraz jest taki. Podrobić więcej beaconów, zrobić masę beaconów z regeneracją dookoła. Zdobyć, kurde, end. Pokonać smoka. Niekoniecznie jeszcze farmę endermanów będę tworzył, czy coś takiego. No ale też myślę o rozbudowie farmy żelaza na najbliższy czas. Że kolejnym etapem myślę, żeby było dobudowanie trzech dodatkowych pomieszczeń spawnujących, tak żeby trzy razy więcej żelaza z tego pozyskiwać. Ale, moi drodzy, mamy setny dzień w Minecrafcie i to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.